Dobra. Nasza trasa zaczyna się w argentyńskim porcie Ushuaia, skąd popłyniemy kanałem Beagle, tutaj jak idziemy. Dalej po wyjściu z kanału Beagle popłyniemy na południe i spróbujemy opłynąć przylądek Horn. Po opłynięciu przylądka kierujemy się w kierunku Antarktyki i pojedziemy tędy. Pierwszym miejscem, które chcemy zobaczyć, jest wyspa Vulcan Deception. Później popłyniemy do polskiej stacji polarnej Henryka Arstowskiego na wyspie Króla Jerzego. Stamtąd pojedziemy na pierwsze miejsce, które odwiedził Shackleton, mianowicie na Wyspę Słoniową. A z Wyspy Słoniowej już bezpośrednio na Georgię Południową do Grytviken. A z Grytviken będziemy wracali już do domu, czyli do Mar del Plata w Argentynie. Tu się skończy nasz etap. Na urlopie. To jest po prostu kolejne miejsce do odwiedzenia. Tam jeszcze nas nie było. Każdy to robi po prostu dla siebie, bo znajduje tam coś, czego nie znajduje w życiu codziennym. Mówię, jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie, czym jest gorzej, czym jest trudniej, tym w sumie wiemy z własnego doświadczenia, że później się to lepiej wspomina i jest fajnie. Składają ponton. Wreszcie słońce. I kurde do celu. To muszę się wyczytać, tak człowiek, nie? Zobaczmy, no dawaj. Jedno z niewielu miejsc, gdzie nie boję się skoczyć na głowę. To jest... Często duży wysiłek fizyczny, natomiast bardzo duży odpoczynek dla umysłu. Praktycznie to jest taki reset. Thank you.
wiatr, przestrzeń, woda, no, same zalety. Jedna rzecz, która mnie zawsze pociąga w wyprawach, szczególnie takich dalszych, to jest kontakt ze zwierzętami. Ze zwierzętami właśnie w naturalnym środowisku. Jesteśmy na podejściu do Grytviken. Mamy jeszcze ile? 8 mil, tak? Mgła niestety zeszła troszkę, a to jest gruz z pobliskiego lodowca, który odrobinkę przeszkadza, ale tylko odrobinkę. No tam są magiczne miejsca. No takie, gdzie czuć jakąś historię, gdzie coś się wydarzyło, czasem mało znanego, gdzie w jakiś sposób też nic nie ma, w sensie, że nie ma tam żadnego Disneylandu, nie ma wrzuć monetę, nie ma, że jak przyjedziesz, zapłacisz, to zobaczysz nie wiadomo co. Mama George jest grób Shackletona, człowieka, który dokonał rzeczy niesamowitej. W czasach, kiedy z wypraw polarnych, jak ktoś wyruszał, to chyba się nie zdarzyło, żeby wyprawa wracała w całości. Generalnie ktoś zawsze ginął, albo przynajmniej stawał ciężko ranny. On w bardzo ciężkich warunkach, w wyniku katastrofy, przez 2 lata pobytu na dryfujących krach, łodziach itd., wyprowadził stamtąd wszystkich ludzi. Nie zginął tam nikt, ani jedna osoba nie zginęła. On co prawda posiwiał przez te wszystkie lata, próby ich uratowania, ale wyprowadził wszystkich ludzi. No i to jest niesamowite. Warto przebyć taki kawał drogi, żeby sobie stanąć w tym miejscu i pomyśleć, jak to kiedyś tutaj ktoś żył, przebywał, robił coś. To jest nieco inaczej niż oglądać to samo w muzeum. Uczucie, w którym się znajdujesz, jakąś niewyobrażalną tak naprawdę odległość. Bo to w pewnym momencie ta odległość przestaje mieć znaczenie, bo to jest taka odległość, która oznacza, że jest się po prostu poza zasięgiem wszystkiego. To jest takie miejsce, którego nikt nie dotrze w dzień czy dwa. To miejsce, z którego się nie wraca tydzień. I następuje takie oderwanie i nagle człowiek znajduje się na tym jachcie, na którym jest wszystko, co jest potrzebne do życia.